Wiosną w Ekstralidze Kobiet niespodzianka goni niespodziankę. W 15. kolejce Waleczny Śląsk zatrzymał zmierzające do obrony tytułu piłkarki Czarnych Sosnowiec. GKS obronił Twierdzę Katowice, a pierwsze punkty w tym roku zdobył Lotos Gdańsk. Zobaczcie wszystkie gole 15. kolejki. Lidera tabeli z Łodzi czekał wyjazd na trudny teren do Konina. W starciu dwóch rewelacji sezonu GKS na stadionie przy ulicy Bukowej podejmował AZS-UJ Kraków. Mistrz Polski gościł w Sosnowcu dopiero 9 w tabeli Śląsk-Wrocław. W Bielsku Białej starcie Beniaminków. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie. Tymczasem czarni Antras Sosnowiec stracili punkty z walczącym o utrzymanie Śląskiem Wrocław. Bohaterką spotkania była bramkarka Anna Bocian, która obroniła rzut karny wykonywany przez Lilianę Kostową. Gieksa Katowice znów pokazała wielki charakter i pozostaje niepokonana na swoim stadionie. Choć prowadzenie jako pierwszy objął AZS-UJ Kraków, który po tym efektownym uderzeniu Katarzyny Daleszczyk strzelił gola do szatni. Katowiczanki to jednak tylko zmobilizowało. W 59. minucie tym mocnym strzałem do remisu doprowadziła Anita Turkiewicz. A w 83. minucie ta sama zawodniczka takim podaniem obsłużyła rezerwową Annę Konkol, która uratowała 3 punkty. GKS nie przegrał przy Bukowej już od 10 spotkań. Górnik Łęczna podejmował walczącą o życie Olimpię Szczecin. Już w 4. minucie efektownym szczupakiem wynik meczu otworzyła Oliwia Rapacka. Jeszcze w pierwszej części gry na 2-0 dla Górnika podwyższyła z rzutu karnego Marcjanna Zawadzka, a gdy po przerwie do bramki Olimpii trafiła liderka klasyfikacji strzelczyń Chinoyer McLeans, wydawało się być po meczu. Nic bardziej mylnego. Najpierw bramkę dla Olimpii z rzutu karnego zdobyła Patrycja Michalczyk, a w 78. minucie Natalia Oleszkiewicz wykorzystała nieporozumienie w szeregach Górnika i strzeliła gola kontaktowego. Górnik wygrał, ale do końca musiał drżeć o zwycięstwo. Lider z Łodzi jechał po 4. wiosenne zwycięstwo na trudny teren do Konina. Mecz nie obfitował w zbyt wiele sytuacji bramkowych. Jedyny gol padł w 31. minucie, kiedy po zagraniu Nadi Kryzyman w sytuacji sam na sam z bramkarką Medyka znalazła się Klaudia Jedlińska i nie dała jej żadnych szans na obronę. W starciu sąsiadów w tabeli górą Apelotos Gdańsk, który pokonał Sportis KKP Bydgoszcz 2-0. Oba gole były dziełem duetu Klaudia Słowińska-Clarissa Kirsch-Downs. W 63. minucie Amerykanka zagrała piłkę do partnerki, a ta uderzyła nie do obrony. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry Kirsch-Downs wyprowadziła atak, który znów precyzyjnym strzałem z dystansu wykończyła Słowińska. Gole nie padły w starciu dwóch Beniaminków, a remis nie zadowala ani rekordu, ani Tarnowi. Podsumujmy wynik spotkań 15. kolejki. SMS jako jedyny pozostaje z kompletem zwycięstw w rundzie wiosennej. Śląsk zatrzymał czarnych, a pierwsze punkty w tym roku wywalczył Lotos Gdańsk. Olimpia Szczecin postraszyła Górnika Łęczna. Na prowadzeniu umocniła się ekipa TME UKS SMS Łódź. Górnik zrównał się z punktami z czarnymi, GKS Katowice utrzymał dystans do podium. Natomiast wielką szansą na odskoczenie od strefy spadkowej zmarnowała Tarnowia Tarnów. Świąteczna kolejka zostanie rozegrana aż w kilka dni. W Wielką Sobotę Sportis KKP Bydgoszcz spróbuje po raz drugi w tym sezonie pokonać Medyka Polo Market Konin i wypchnąć go z górnej połowy tabeli. Wzmocniona Ukrainkami Olimpia Szczecin będzie szukała punktów w starciu z GKS Katowice. Po świąteczny wtorek ciekawie zapowiada się mecz Górnika Łęczna z będącym na fali Śląskiem Wrocław. Na zakończenie kolejki AZS-UJ Kraków podejmie Lotos Gdańsk.